W niedzielę ruszyły wybory do Parlamentu Europejskiego. O godzinie 7 zerwano plomby zabezpieczające urny na głosy. Zaraz po otwarciu lokali wyborczych zaczęli pojawiać się pierwsi wyborcy. Wśród nich m.in. biskup diecezji ełckiej. Każde wybory są ważne i powinniśmy jako obywatele brać w nich udział, podkreśla biskup Jerzy Mazur. Każdy Polak, jeżeli nie przeszkadza jakaś przeszkoda, która uniemożliwia, powinien wziąć udział w wyborach i do tego zawsze zachęcam. Miasto Ełk ułatwia spełnienie obywatelskiego obowiązku także tym, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie o własnych siłach dotrzeć do lokalu wyborczego. Nie sam, musiałem zadzwonić, żeby mnie ktoś pomógł, bo sam bym nie dał rady. Czyli każdy powinien bez względu na przeciwności pojawić się dzisiaj w lokalu wyborczym? No chyba już tacy, co są leżący, nie? To jak nie dadzą rady, no to już niestety. Ale tak jak ja jeszcze, jako tako, to powinien. Dysponujemy środkiem transportu dla osób niepełnosprawnych. Wystarczy do nas zadzwonić na telefon 986, umówić się na godzinę i dowozimy do punktów wyborczych wszystkich osoby, które są niepełnosprawne lub potrzebują pomocy fizycznej po prostu w dotarciu. Ełczanie zgodnie przyznają, że wybory są ważne. Dzięki nim mamy wpływ na to, co dzieje się w kraju, mówią wyborcy. Oczywiście, że tak. To jest obowiązek obywatelski każdego dorosłego człowieka, który ma prawo do głosowania. Zdecydowanie tak. Dla mnie to jasne. Bardzo ważne. No jak najbardziej. Niech to ludzie w końcu, coś się w tym kraju się coś dzieje, nie? Normalnego, lepszego i dla dobra społeczeństwa. Jednak są to wybory, które dużą frekwencją się nie cieszą. A powinny się cieszyć. Powinna być duża frekwencja. Od tego zależy, proszę pana, los Polski. Bo jak nie pójdziemy na głosowanie, to z tego będzie nic. W Parlamencie Europejskim kadencji 2019-2024 zasiądzie 52 europosłów z Polski. Okręgowe komisje wyborcze otwarte są dzisiaj do godziny 21.